Wracamy do prosto z kadru ostatniego odcinka w tym roku, roku 2016. Przed chwilą Filip omawiał dla was kościsko z kultury gniewu i w sumie wspomniał tam o dodruku, że będzie miał inny wariant, że kolekcjonerzy będą mogli się zainteresować. No a skoro mówimy o kolekcjonerach, to warto też wspomnieć o kolekcjach. I dzisiaj drugim komiksem, który chcemy dla was pokrótce omówić, jest Batman Długie Halloween, część pierwsza, część druga z wielkiej kolekcji komiksów DC Comics. Wydawnictwa Eaglemoss. Z wydawnictwa Eaglemoss, tak jest. I Filipie, my już rozmawialiśmy o Długim Halloween podczas prosto z kadru. Tak, mieliśmy przyjemność, ponieważ Mucha Comics wydało Długie Halloween. Jeśli się nie mylę, nakład się skończył. No właśnie. Pojawił się dodruk, który również się skończył. Tak. I teraz pojawia się trzecie wydanie. Tak, znaczy drugiego wydawnictwa, ale w zasadzie właśnie trzeci raz. Tak, w zasadzie tak, trzeci raz. Dodruk, który był jeszcze za wydawnictwem Mucha Comics, był identyczny. Natomiast no, tutaj mamy inną formę, bo też jakby sama kolekcja żyje swoim życiem i całość została podzielona na dwa albumy. Zresztą, jeśli dobrze pamiętam, to chyba w starych wydaniach zbiorczych też ta historia była tak podzielona, ale to już mniejsza o to. Za to można, dzięki tym dwóm albumom można prawie że całego Flasha na grzbiecie uzbierać. No tak, no bo kolekcja ma to do siebie, że niczym puzzle grzbiety tak. Układają się w jedną panoramę. Dokładnie, to jest okropne. Bo nie pozwala ci kupować wybiórczo, dlatego na przykład jak nasz znajomy twórca komiksowy, którego pozdrawiamy serdecznie, Robert Cieniński Bele, pokazywał mi, jak sobie dla tej kolekcji sam zrobił obwoluty takie z własną okładką, opisem z tyłu, żeby po prostu zakryć ten fakt, że jest tutaj ten grzbiet i to, że tutaj jest, nie, w sumie na grzbiecie nie ma nawet numerku tomu, to też jakoś w sposób ratuje, numer tomu jest z tyłu. Nie, bo w wielkiej kolekcji komiksów Marvela chyba jest są na grzbiecie, numery, tak dokładnie. Tak. No, to jeden problem jakby z głowy. Ale... A wy nie wiecie, jakie to jest przekleństwo być kolekcjonerem. Tak, a może wiedzą i teraz słuchają i też płaczą. Słuchajcie, Długi Halloween, już o tym komiksie mówiliśmy, ale stwierdziliśmy tak, po pierwsze, no cóż, wyszło po raz kolejny i warto zaznaczyć właśnie informację, że ten komiks od jakiegoś czasu jest niedostępny w normalnym obiegu i skoro pojawił się znowu, to warto przypomnieć szczególnie nowym czytelnikom, którzy zachęceni kolekcją weszli w ten świat, powiedzieć coś o tym komiksie, a po drugie, no cóż, komiks dotyka tematyki różnych świąt, w tym też Sylwestra, no jako że mamy zbliżający się nowy rok, no ciężko było nie skorzystać z tej okazji tematycznej. W wielkim skrócie, Batman Długie Halloween, czym jest ten komiks? Jest to jedna z tych historii, która opowiada o pierwszych latach działalności Batmana w Gotham City. Czyli jest to moment, w którym nie wszystko jeszcze jest ukształcone w taki sposób, jaki to zwykle znamy w filmach, serialach animowanych, czy grach komputerowych, na przykład z serii Arkham. Można by śmiało powiedzieć, że Długie Halloween jest pewnego sposobu kontynuacją roku pierwszego, ponieważ ten przedział czasowy, który różni te dwa komiksy, jest niewielki. Oczywiście, nie znając roku pierwszego, możecie bez problemu podejść do Długiego Halloween. Bez absolutnie problemu. Wszystkie postacie są tu wprowadzane w taki sposób, jakby się czytało komiks, jakby się w ogóle żadnych komiksów z Batmanem wcześniej czytało. I to jest najfajniejsze, że mimo tego, że jest tutaj dużo postaci rzeczywiście, każda z nich ma tą chwilę, która pozwala czytelnikowi się z nią zapoznać i dowiedzieć, o co chodzi i jakie relacje je łączą z daną postacią. Długie Halloween jest jedną z tych opowieści takich noir, że tak powiem. To jest takie detektywistyczna historia z Batmanem z krwi i kości. Właściwie jedno z najlepszych wydań, bym mógł nawet powiedzieć, jeśli chodzi o tą postać pod tym względem. Scenarzystą jest Jeff Loeb, który zanim zajął się komiksami, pracował przy filmach. Chyba był współautorem scenariusza do filmu Teen Wolf, gdzie grał Michael J. Fox. Oraz współtworzył film Komando z Arnoldem Schwarzeneggerem. Taka ciekawostka. Facet, który napisał Długi Halloween, zrobił głupkowaty, ale fajny film z Arnoldem w roli głównej. O czym jest Długi Halloween? Długi Halloween opowiada o
tajemnicy. W sumie rozmawialiśmy o kryminałach też tydzień temu, gdzie w sumie stwierdziliśmy, że w sumie najczęściej to zabójstwo jest jakby centrum danej zagadki. No i tutaj jest, tutaj tak rzeczywiście jest, bowiem nagle pojawia się w Gotham City zabójca atakujący tylko i wyłącznie w święta. Zostaje nazwany, przekrzczony jako Holiday z tego powodu. I nie dlatego, że pracuje w jakimś miejscu i ma tylko wolne dni, wolne święta, ma tylko czas, żeby pójść i kogoś zabić. Tak. I w tym samym czasie, moment, w którym się pojawia ten Holiday, jest taki, to jest taka bardzo napięta sytuacja, kiedy gangi, mafia w Gotham jest naprawdę takich, jest jakby delikatna taka nić, która po przerwaniu spowoduje, że jest jedno duże zamieszanie, wojna i tak dalej. Tutaj skupiamy się przede wszystkim na rodzinach mafijnych Falcone i Maroni. No i w tym wszystkim jest Batman, kapitan policji James Gordon, jeszcze nie komisarz, i Harvey Dent, prokurator okręgowy, jeszcze zanim stał się słynnym Two-Face'em. Myślę, że to nie będzie spoiler, jeśli powiemy, że Harvey Dent staje się Two-Face'em, bo jakby tak jest nawet ten komiks od samego początku był reklamowany jako historia, która opowiada tą genezę dla współczesnego czytelnika. Całość właśnie skupia się na tej mafii i jednocześnie jest takim jakby komiksem przejściowym, w którym do galerii łotrów Batmana poszerza się ona. Mafia już nie jest jedynym jakby zagrożeniem, z którym walczy Mroczny Rycerz. Zaczyna się pojawiać coraz więcej tak zwanych tych dziwolągów, jak tutaj to niektórzy określają w tym komiksie, czyli Joker, Poison Ivy, Szalony Kapelusznik, Strach na Wróble. Poznajemy tutaj właściwie prawie każdego takiego najważniejszego przeciwnika Batmana i wciąż zachowując tą taką fajną atmosferę tajemnicy. I jest zagadka, którą nasi bohaterowie próbują rozwiązać. I to nie tylko Batmanowi na tym zależy, zależy to wielu osobom, ponieważ sytuacja robi się naprawdę bardzo napięta. I cóż, zarówno jeśli nie jesteście na przykład fanami tych takich wielkich, ogromnych historii z Batmanem i boicie się podejść do tego uniwersum, no to ten komiks będzie dla was, ponieważ on ma takie podstawy podstaw, nie wymaga nie wiadomo jakiej wiedzy na dobrą sprawę, jeśli chodzi o to uniwersum, i jest naprawdę bardzo dobrą historią. Dlatego też, jeśli na przykład w ogóle nie jesteście zainteresowani Batmanem, superhero, myślę, że to jest jeden z tych albumów, który można bezpiecznie polecić osobie takiej nieprzekonanej do superhero. Bo nie wiem, Filipie, jak ty, mnie naprawdę ta intryga wciągnęła, kiedy ja pierwszy raz czytałem ten komiks. Mnie też. Ciebie też? Tak, ponieważ właśnie Batman ma różne oblicze. Jest Batman, który jest Supermanem, lata w kosmosie i ma naprawdę najróżniejsze, niesamowite przygody. Ale a tu jest taki... Nadal ma batarangi, tak. Nadal ma batarangi i badlinę i wszystko z przedrostkiem bat. Tak. A tutaj mamy mroczną historię, bardzo przyziemną, gdzie tematem głównym, wokół którego toczy się intryga, jest mafia, jest tak. Gangi. A nie ci właśnie te dziwolągi, jak to powiedziałeś. I to jest największa magia, to jest największy atut tego komiksu, po lekturze którego będziecie mieli ochotę na takiego Batmana, którego tak naprawdę trudno znaleźć. Tak, tak. Znaczy, to jest jedna z tych tego typu opowieści, która się rzadziej rzeczywiście pojawia. Ale to z różnych względów. No ten jakby, pozwolę sobie użyć tego słowa, mainstreamowy Batman, który teraz na bieżąco wychodzi, on się skupia na troszeczkę innych aspektach teraz, bo po prostu to uniwersum się naprawdę rozrasta. Jest naprawdę bardzo zróżnicowane pod względem postaci, więc no ciężko byłoby nagle zrobić historię totalnie odciętą od tych wszystkich innych rzeczy, które towarzyszą Batmanowi w tym uniwersum. To jest też jakby powód, dla którego dużo osób uważa, że Batman nigdy nie powinien stać się tą większą częścią uniwersum DC, tylko gdzieś tam być na boku, na przykład w Vertigo, i głównie trzymać się jakby swojego podwórka i
trochę jak u Christophera Nolana w jego filmach, że Batman jakby był tam jakby jedyną postacią takiego jakby, no, bohatera, że tak to pozwolę sobie określić. No ja byłbym za. Ja byłbym za. Bardzo taki wariant, że Batman jest Vertigo, a nie ma tych zielonych latarni, tych Supermanów, Leszczów, innych tam cuda nie widzę. Leszczów? Leszczów też. Leszczów? Nie ma szczupaków, karpi, kaczek nie ma. Jak to nie, ma kaczek? Dzięciołów nie ma, nie ma kotów. Sorry, ale ja się nie zapytam. Kanarków nie ma. Ja się wypisuję, jak nie ma kaczek. Słuchajcie, no, co różni wydanie z kolekcji od wydania od muchy? Poza tym, że jest podzielone na dwie części. No tak jak w każdym tomie kolekcji mamy dodatkową historię. W przypadku pierwszej części mamy aż dwie. W pierwszej poznajemy pierwszą historię z Riddlerem Ever, że tak pozwolę sobie określić. A w drugiej mamy przybliżoną Poison Ivy, takie dwa starsze komiksy. Natomiast w drugim tomie jest pierwsza historia z Harveyem Dentem, a właściwie Harveyem Kentem. Ponieważ pierwotnie jego nazwisko zapisywało się przez K na początku, a nie przez D. Ja był bratem Supermana. Nie, to nie ten Kent. Natomiast co ciekawe, Maroni się nie nazywał Maroni, ten mafioza, tylko Moroni. To tak w sumie śmiesznie brzmi, bo jak od słowa, wiesz, moron. Tak, anglojęzyczni będą wiedzieli, że to jest epitet negatywnie określający tak. Kogoś. Nie wiem skąd etymologia tego imienia, ale okej, okay. Bill Finger miał jakiś zamysł może tutaj przy tym. Wiecie co? Ostatnia rzecz, jaką powiem, nie zaspoileruję absolutnie niczego z tego komiksu. Nie wolno tego robić w tego typu komiksach. Ale wiecie co? Najlepsze jest z tym, że jak przeczytacie ten komiks, i zobaczycie ostatnią scenę, to będziecie chcieli go przeczytać jeszcze raz od razu. Na początku może nie każdy z was, ale podejrzewam, że nie wszyscy będą jakby starali się sami śledzić też wątki tak, żeby samemu próbować wydedukować, kto zabija. Ale jak zobaczycie zakończenie, to będziecie chcieli jeszcze raz przeczytać tylko po to, żeby dokładnie wszystko prześledzić. Czy wszystko się zgadza. Czy wszystko się zgadza. W sumie to jest bardzo dobre określenie też na swoją drogę. Dla mnie, jeśli miałbym robić kiedykolwiek jakąś topkę komiksów, które trzeba przeczytać z Batmanem, to jest jeden z nich, zdecydowanie. Ja się tylko muszę zaznaczyć, że na temat publikacji z Mucha Comics również się wypowiadaliśmy. Tak. Znajdziecie nagranie na kanale Prosto z Kadru na YouTube i tam poruszaliśmy wątki, znaczy rozmawialiśmy na temat tego komiksu troszeczkę z innej strony. W kontekście innych komiksów, w kontekście uniwersum Millera. Zdaje się, że tak. Więc jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat, bez spoilerów oczywiście, to zapraszam na Prosto z Kadru na YouTube. Tak. A póki co, zainteresujcie się publikacją z wydawnictwa Eagle Moss. Batman Długie Halloween, część pierwsza i część druga.